Tipujesz? Zawsze, zawsze tipuję taksówkarzy, tipuję kelnerki, tipuję dziewczyny, jak idę na manicure, zawsze tipuję. Bo w Polsce jeszcze taka kultura chyba nie istnieje do końca, ale powoli się uczymy od reszty Europy. To znaczy, wiesz co, dla mnie problem polega na tym, że w Polsce jak widzimy serwis, to już nas zwalnia. No nie jest tak, kochani, bo serwis zawiera bardzo często koszty pod tytułem stłuczone sztućce, talerze, nakrycia, pieczywo, które dostajecie teoretycznie za darmo. Bardzo często to jest serwis. Zależy od restauratorów, ale to często też pokrywa te koszta, więc nagle się okazuje, że te 10%, które było dodane, jest pomniejszone o podatek i jest pomniejszone o te koszty, czyli na przykład w stówie zamiast 10 zł dodatkowych dostają piątkę, tak, bo tyle im zostaje. Więc moim zdaniem, jeśli obsługa jest dobra, w sensie obsługa musi być naprawdę fatalna, żebym nie zostawiła tipa. Jeśli jest normalna, to i tak zawsze zostawiam. Ale to też wynika z tego, że nie ma czegoś w gastronomii, czego bym nie robiła i wiem, jak to jest żyć na tipach, po prostu, tak? To jest trochę inaczej, jak masz codziennie te 2-3 dychy do średniej krajowej, nie, średniej, podstawowej krajowej. I wiesz, i to jest twoja kasa na fajki i buki co rano i na kefir, żeby trochę może, wiesz, klimat zelszał. No niestety, no trochę inne patrzenie, ale no, tipowanie to jest... Każdy z gastronomii tipuje.